Rozpoczyna się 50. sezon w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego. O tym będzie rozmowa dnia. Małgorzata Liskupińska, witam Państwa. A moim Państwa gościem jest Katarzyna Kaczmarczyk, zastępczyni dyrektora wspomnianego teatru. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, najpierw powiemy o czymś, czym warto się pochwalić, zanim pochylimy się nad tym jubileuszowym rokiem. Mianowicie wielki sukces spektaklu Burza. To prawda. Miałam ten zaszczyt odbierać nagrodę Złotego Jorika i nagrodę dziennikarzy. Nagrody przyznane za spektakl Burza, Regulamin Wyspy w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. I muszę powiedzieć, że to było prawdziwe święto, święto opolskiego teatru w Gdańsku na Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim. Ten spektakl został doceniony jako ważny głos w toczącej się obecnie dyskusji o teatrze, o rzeczach trudnych, o tym, co boli, o despotyzmie starszych pokoleń, a jednocześnie jest to jakaś krytyka i tych tendencji nowoczesnych, kolektywnych. Więc uważam, że to taki głos dość obiektywny. Także dużo w nim było takiej autoironii. Co jeszcze było podkreślane, że jest to taki głos czułego pożegnania starych mistrzów. I to jest, myślę, taki walor tego spektaklu, bo będąc krytyką, jest to jednocześnie taki bardzo kulturalnie podjęty temat, temat trudny. Mieliśmy, właściwie od samego początku nie wiedzieliśmy, jaki będzie efekt tej produkcji. Wiedzieliśmy, że będzie to burza Szekspira, natomiast efekt końcowy nas zaskoczył, ale bardzo pozytywnie, no bo jakże pożyteczny. No i zaskoczył jury. Tak, i zaskoczył dziennikarzy. Tak, właśnie. Mieliśmy do czynienia z twórcami, którzy tworzyli taki zespół dość, znaczy muszę powiedzieć, bardzo zgrany i jakby wiedzący, czego chce. I co chce pokazać. Co chce powiedzieć. Spektakl jest bardzo atrakcyjny też dla widzów, bo utrzymany w takim baśniowym klimacie. Pięknie jest pokazana relacja córki i ojca. Pięknie odegrane role przez naszych aktorów. Majstersztykiem jest rola Bartosza Woźnego. Pięknie umuzyczniony też spektakl, bo muzykę zakomponował Wojciech Frycz. Jako muzyk muszę zwrócić na to uwagę. I cóż jeszcze można powiedzieć? Atrakcyjny w tym sensie jest to spektakl też dla naszych widzów, że uruchamia całą naszą mechanikę sceniczną, obrotówkę z zapadniami, 4 zapadnie mamy. Nasi aktorzy są podnoszeni na sztankietach, więc wszystko to wygląda bardzo widowiskowo. I zachęcam naprawdę. Jestem przekonana, że już narobiliśmy smaka tym, którzy lubią zaglądać do teatru, a jeszcze tego spektaklu nie widzieli. Czy będą mieli szansę? No właśnie, we wrześniu jeszcze nie, ale w październiku jak najbardziej, bo jest on w repertuarze właśnie w październiku. Także no, zachęcamy wszystkich. To już uchyliłyśmy w takim razie rąbka tajemnicy, jak będzie wyglądać ten sezon. No ale co się będzie działo? No, 50 lat, jest co uczcić. Tak, to prawda. To taki wyjątkowy sezon, bo 50. Dokładnie 23 stycznia minie nam 50 lat istnienia teatru w tym kształcie w Opolu, teatru właśnie w tej siedzibie z imieniem właśnie tego patrona Jana Kochanowskiego, bo wiemy, że początki działalności teatrów na ziemiach opolskich sięgają lat powojennych, jednakże w tym kształcie, właśnie z taką sceną niesamowitą, jedną z największych w Europie, a największą w Polsce, i tym się naprawdę szczycimy do dzisiaj, największą dramatyczną w Polsce, właśnie istnieje od roku 75. Więc będzie to na pewno wyjątkowy sezon. 5 premier. Tak, właśnie.
liczne spektakle, bo mamy ich naprawdę w repertuarze takim bieżącym bardzo dużo, jest w czym wybierać, ale właśnie 5 premier, 2 festiwale, czyli Opolska Scena Tańca i 49. Opolskie Konfrontacje Teatralne, poza tym wydarzenia towarzyszące, wydarzenia czy działania, które proponuje Centrum Edukacji Kulturalnej, no i szereg niespodzianek, takich typowo jubileuszowych, o których będziemy na bieżąco informować. Oczywiście my też będziemy Państwa informować, zwłaszcza w naszym programie kulturalnym. Ale teraz wracam do pytania, czy Opolanie lubią chodzić do teatru? Ja myślę, że lubią, tak, bo frekwencję mamy naprawdę dobrą. Nasz pion PR też dokłada wszelkich starań, żeby zachęcić naszych widzów do odwiedzania teatru. Tutaj naprawdę z uznaniem patrzę i na ich pracę, bo i te informacje na naszej stronie internetowej i na Facebooku są na wysokim, uważam, poziomie i są zachęcające. I faktycznie mamy tych widzów. Wrócę do tego, co ja powiedziałam, uprzedziłam. 5 premier. W takim razie co nas czeka? Tak. Co to będzie? Właśnie. Pierwsza już 26 października. Jest to spektakl o tytule Ono 1. Jest to właściwie kontynuacja zeszłorocznej rezydencji w ramach konkursu Modelatornia. Taki konkurs mamy skierowany do młodych twórców. Dlaczego ten spektakl właśnie wzbudził zainteresowanie komisji? Dlatego, że spektakl wykorzystał sztuczną inteligencję. Ona wpływa na dramaturgię spektaklu, ale także została użyta do skomponowania utworów. Co prawda ten pomysł ewoluował i zmienił się tytuł. Przedtem to był algorytm Sacrum, teraz mamy Ono 1. Zmieniła się opowieść, natomiast nadal ten spektakl podejmuje temat wyzwań, które wiążą się właśnie z tą rozwijającą się coraz bardziej doskonałą sztuczną inteligencją. Ta opowieść będzie tym razem właśnie w tym obecnym kształcie dotyczyć takiego eksperymentu, takiego testu na rodzicielstwo, którego będą doświadczać 30-latkowie, taka młoda para, Krzysiek Maja, i zobaczymy, co wyniknie właśnie z tego udziału w eksperymencie z zastosowaniem niemowlęcego androida o imieniu Ono 1, co wyniknie dla nich i dla ich sąsiadów. Więc to pierwsza premiera. Kolejna będzie w styczniu, zaplanowana na 11 stycznia, natomiast pokaz przedpremierowy będzie w grudniu. I tutaj mamy znów dość ciekawy tytuł. POV, masz 12 lat i przeanę. Jest to spektakl w reżyserii Marty Strecker, pomyślany, dedykowany młodej widowni, młodzieży, naszej widowni szkolnej. Kolejna premiera to Wodzirej. Ta premiera zaplanowana na 8 marca. Wodzirej według scenariusza filmowego w reżyserii Marcina Libera. Jeśli chodzi o film, to mam na myśli tytuł z 1977 roku właśnie. Z tą, pamiętna rola. Tak, z pamiętną rolą Jerzego Sztura. Tak, więc to 8 marca. Z kolei w kwietniu będziemy mieć taką produkcję realizowaną we współpracy ze słowackim Divadlo w Trnawie. Tu może dopowiem, że te nasze koprodukcje są możliwe dzięki współpracy naszego teatru z ETC, czyli European Theatre Congress. Mianowicie jest to taka organizacja zrzeszająca 63 teatry partnerskie z 31 krajów Europy i my jako Teatr Opole należymy do tego stowarzyszenia od 2019 roku, natomiast w 2023 nasz dyrektor Norbert Rakowski objął stanowisko wiceprezydenta tego stowarzyszenia.
No i właśnie, i tutaj zobaczymy spektakl w reżyserii Słowaka Dawida Paszka. Będzie on podejmował taki poważny temat, pamięć o Holokauście na tle doświadczeń polskich i słowackich. No i piąta premiera, ostatnia na koniec sezonu, taki ukłon w kierunku roku 75, czyli początków teatru. Mianowicie wszystko zaczęło się od premiery Przedwiośnia i nasz sezon też się zakończy właśnie premierą Przedwiośnia w reżyserii Piotra Ratajczaka. Wspomniała Pani o festiwalach. W przyszłym tygodniu już zaczyna się Opolska Scena Tańca. Tak. Opolska Scena Tańca. Będzie to czwarta już edycja tego festiwalu, bardzo lubianego przez naszą publiczność. Jest to taki przegląd najnowszych tendencji w tańcu, w sztukach performatywnych, więc taki bardzo nowoczesny festiwal. I będziemy mieli 8 spektakli, w tym jeden zagraniczny. To jest taka prawdziwa gratka dla miłośników teatru. Spektakl Silence w choreografii słynnego duetu Linda Capatanea i Józef Fruczek. Taki grecko-słowacki duet. I ten spektakl będzie zgłębiać jakby no, naturę ciszy i jej moc. Natomiast, co ciekawe, ten sam duet poprowadzi też takie mistrzowskie warsztaty. Oprócz tego mamy jeszcze 7 tytułów polskich, bardzo też atrakcyjnych. Między innymi będzie spektakl dla dzieci, taki spektakl dedykowany dzieciom od 2 do 5 roku życia oraz ich opiekunów oczywiście. Będzie też spektakl naszego ulubionego już choreografa Janusza Orlika, bo z nim współpracujemy dość dużo. Taki spektakl inkluzywny, włączający osoby z pewnymi ograniczeniami. Nie są to profesjonaliści, natomiast ich produkcje są przepiękne i ta intermezzo, ta tegoroczna, zapowiada się też bardzo, bardzo atrakcyjnie. Więc mamy 8 spektakli, mamy tyleż samo warsztatów w przeróżnych technikach tanecznych. Oprócz tego, bo naszym partnerem w organizacji Opolskiej Sceny Tańca jest Galeria Sztuki Współczesnej, mamy też seanse kinowe, 4 filmy zobaczymy o tańcu, mamy 2 wykłady na temat tańca, 2 wystawy towarzyszące, oczywiście słowa wstępu, oczywiście spotkania z twórcami, więc bardzo, bardzo bogato. Bardzo bogato, więc Państwo nie będziecie mieć innego wyjścia, jak no już od przyszłego tygodnia zacząć pojawiać się w teatrze imienia jak Jana Kochanowskiego, tam sezon w pełni rozpoczyna się i będzie bardzo bogaty, o czym dzisiaj mi i Państwu mówiła Katarzyna Kaczmarczyk, zastępczyni dyrektora teatru. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję serdecznie. A ja Państwu bardzo dziękuję i życzę także spokojnego wieczoru.